Nie ma się, zamykamy punkt trzeci, otwieramy punkt czwarty, oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę, ja się w takim razie zapiszę. Proszę Państwa, otrzymaliśmy jeszcze życzenia świąteczne, pozwolę sobie Państwu przeczytać. Krakowski Komunik Komunalny, następnie proszę Państwa senator Janusz Sepio, następnie prezes Andrzej Józef Cora, następnie proszę Państwa gimnazjum nr 50 imienia Janusza Korczaka w Krakowie i proszę Państwa pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Krakowie, inspektor Marek Woźniczka. W zakresie życzeń, które zostały do nas skierowane. Również w tym punkcie, proszę Państwa, chciałbym prosić o przyjęcie komunikatu w zakresie terminu posiedzeń komisji problemowych, szczególnie w styczniu. Pozostałe terminy zgodnie z ustalonym już wcześniej terminarzem, czyli Komisja Edukacji, Turystyki i Sportu 23 stycznia. Komisja Infrastruktury Komunalnej 21 stycznia, Komisja Kultury i Zabytków 8 stycznia, Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych 22 stycznia, Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 21 stycznia, Komisja Prawa i Porządku Publicznego 23 stycznia, Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna 28 stycznia, Zdrowia i Profilaktyki 22 stycznia. To ze względu na tą przesuniętą, proszę Państwa, sesję, którą mamy, jak Państwo wiecie, w terminie zwykłym 28 stycznia. Wszystkie te terminarze będą, proszę Państwa, wywieszone na tablicy ogłoszeń w zakresie poszczególnych terminów. Jeszcze raz, jeżeli edukacji, turystyki i sportu 23.01, infrastruktury komunalnej 21.01, kultury i zabytków 8.01, mieszkalnictwa, rodziny i osób niepełnosprawnych 22.01, planowania przestrzennego środowiska mienia i rozwoju gospodarczego 21.01, Prawa i Porządku Publicznego 23.01, Komisja Rewizyjna 28.01, Zdrowia i Profilaktyki 22.01, proszę Państwa, w tym zakresie, więc to są wszystkie te sesje 3.01, 28.01, 18.02, 18.03, 15.04, 20.05, 17.06 i proszę Państwa 4.07, to jest pierwsze półrocze. Na ostatniej sesji był podawany pełny komunikat dotyczący poszczególnych sesji, które są przez nas zwoływane. Dziękuję bardzo. Nie było nikogo więcej zapisanego. Bardzo proszę. Bo mi chodzi, że została opublikowana taka wstępna lista szkół do likwidacji, czy będą jakieś ze strony dzielnicy działania w celu ochrony zachowek z naszej dzielnicy. To znaczy, ja bym bardzo odpowiem, dzielnica 18, zarząd już podjął działania związane z tym, aby nie doszło do likwidacji gimnazjum 45 i liceum nr 16. Została zgłoszona inicjatywa, która jest inicjatywą poszczególnych placówek oświatowych, czyli liceum 16 i gimnazjum 45 w zakresie stworzenia zespołu szkół liceum i gimnazjum z siedzibą w liceum nr 16. Popieramy te starania dotyczące tego, aby została utworzona jedna placówka oświatowa z tych dyrektorzy, grony pedagogiczne wyraziły opinię pozytywną w tym zakresie, to jest ich inicjatywa. Także ja jestem po rozmowach z dyrekcjami obu placówek. Rodzice są zainteresowani tym, aby te dwie placówki zostały połączone.
no, daje to perspektywę funkcjonowania tych dwóch szkół, powiększa ich potencjał edukacyjny, jak i również, proszę Państwa, no, pozwala tak patrzeć na przyszłość, że będzie ta placówka zespolona, że tak można powiedzieć, rozwijała się w tym zakresie dotyczącym oświaty na terenie naszego. Na ten pomysł jeszcze nie ma odpowiedzi Wydziału Edukacji albo Komisji Edukacji w Radzie Miasta. Nie ma, nie ma. Pomysł świeży z wczoraj, więc trudno mówić o jakiejkolwiek odpowiedzi. Będziemy zabiegać o to, żeby ten pomysł został wprowadzony. A jeszcze mam jedno pytanie, jakby powstał ten zespół, to wtedy zwalnia się budynek na Wilnowym i to jest wszystko w liceum? Wtedy zwalnia się budynek na osiedlu Wilnowym. Tam dzisiaj w tym budynku jest, proszę Państwa, Wyższa Szkoła Małopolska Pitla, która funkcjonuje w tym budynku. Ona zagospodarowała ten budynek pod swoje potrzeby, ponieważ tam są wybudowane dwie aule plus dodatkowe inne pomieszczenia, które zostały zagospodarowane. Więc to musimy, proszę Państwa, też pamiętać, że może ta szkoła przejmie po prostu. Ponieważ trudno mi dzisiaj mówić. Na pewno będziemy chcieli, żeby wykorzystać potencjał związany z tymi dwoma placówkami, gronem pedagogicznym, jak i również, proszę Państwa, z dziećmi. Przeniesienie nie będzie w żadnym wypadku w jakikolwiek sposób wpływało na bezpieczeństwo, jak i również na dojście do szkoły ze strony na przykład gimnazjalistów, bo to jest tylko kawałek dalej na ulicy całkowicie Bulwarowej, ale trzeba pamiętać, że to jest osiedle Wilnowe 35, więc tak naprawdę zostaje bardzo takie krótkie pytanie, czy w tym roku dawaliśmy jakieś pieniądze na tą szkołę? Na którą szkołę? Na tą na Wilnowę. Ostatnio na sesji grudniowej zdjęliśmy pieniądze z gimnazjum 45 w wysokości 14 tysięcy złotych, więc na tej szkole nie ma żadnych środków finansowych w tym zakresie. Proszę Państwa, zamykam punkt czwarty, oświadczenia i komunikaty. Punkt piąty, zamknięcie sesji. Zamykam 27 sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy 18 Nowa Kuta, zwołanej na 4-3 stycznia 2013 roku, godzina 17, Rady Dzielnicy 18 na 700 BW 6. Szanowni